Cześć misiaczki. Cześć. Zaczynamy przygodę. Pewnie relacje już widzieliście. Widzieliście. MPK Kraśnik. Idziemy rozmawiać z prezesem. Poznać prezesa. Z chłopakami jestem. Kamera przygotowana. Lecimy z koksem. Zaraz się odezwę. Trochę historii MPK Kraśnik. Wchodząc, można oglądać trochę historii. Ciekawe takie autobusiki. Archiwum MPK, spółka z o.o. Wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie. To luksusowo, zdjęcia są bardzo zajawka. Jest driverowicz Joakim Jusinka. Tam nie patrzymy. Tu jeszcze focia. A on już skomentował, że Kraśnik. Myślałem, że dostało śmieszkę. Dobra, czekamy na spotkanie z prezesem i będziemy sobie oglądać. Dzień dobry. 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 Mały tłum zrobimy. Kierowcy niech nie przydają do mechaników, jak kierowca, bo ja zwolę. Ale czuć zapachy już diesla. Już mi się podoba. Posłyszycie, jak chodzi? Dobry? Fajny, 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 uwaga, kanał. To ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciocylindróweczka. No to jest wóz, który Jak ty tą klapę otwierałeś? Przecież tu nie ma... Palcem. Normalnie palcem otwierałem. Zajadka mam wysłużone. Ciekaw jestem dlaczego... A, dobra. Za dużo myśli. To jest jedyna wetlina na automacie. Bo właśnie widziałem, że to manual, a to automat. To jest wetlina, która została wypikowana przez autosana i trafiła później do nowego sądza. No. Nie no, a tu manual, ja nie pamiętam, kiedy manualem jeździłem. To trzeba będzie. Trzeba będzie. Wsteczny. Fajnie. On ostatnio też tutaj stał. Tak, on stoi, muszę tam coś robić. Ale ten odgłos dieselka jest świetny. Fajnie, że tak, szkoda, że tak się kończy epoka diesli przy takim... No nic, idziemy dalej czekać na prezesa. Patrzcie, kronika MPK Kraśnik. I możemy sobie oglądać, opracował Radko, dyrektor. Nie, to widzę. Tutaj. Maksym Bratko. Wykaz szefów ZKM i MPK od 76. No, kawał historii. Ale ktoś musiał dużo pracy w to włożyć. Siedemdziesiąty ósmy.
79. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 linii. 79. Podstawka. O, dzięki ci, Piotruś. Zajawka taki nieprzydatny. Stoi, tylko patrzy. Tak, jakiś taki... Jesteś nieogarnięty. Nieogarnięty jesteś. Ja dzisiaj rutino skorpinu nie wziąłem, bo nie wyrażam wygląda. O, już silczyki. Nie zwróciłem uwagi. Były już wcześniej? Nie, autosany. Wołka. Taką wołką jeździłem. Pierwszy marca. Jakbyś szukał miesiącami, to pierwszy. Pierwszy dzień tej komunikacji, tej rozwiązania. Przy rodzinie zginie tylko właściciel. Albo stan skupienia. Albo historii, nie? Jejku, to jest niesamowita kopalnia wiedzy. Nie mieliście tutaj zymunów, nie? Tylko żeby to wszystko... Ja miałem 3 miesiące, żeby to przygotować, bo to nie było robione tak, że to latami było, gdzie to jakieś arkiłów. 3 miesiące całe to? To 3 miesiące tak, całe? 3 miesiące przed imprezą. Pokaż, jakie to jest grube. A to było przy okazji tej pierwszej imprezy? To jeszcze przy nic. Okazji, to tutaj 45-lecia. Ja cię kręcę. To ile w tym roku? Już nie pamiętam, kurde, rachubę straciłem przez te... Ale... W jaki sposób znaleźć tyle materiału na to? Wiesz, 3 miesiące. Przede wszystkim... Ja kiedyś książkę napisałem o komunikacji wcześniej, bo miałem już dużo materiału. Aha, no to... Przede wszystkim to... dyrektor jest miłośnikiem, także przyszedł tutaj już będąc miłośnikiem, nie stał się miłośnikiem, nie? Najpierw wszystko zgodnie lega artis musi być, więc umowy zaraz podpiszemy, bo będziemy jeździć. Trzymaj, Piotrze, bo coś mi tam wibruje. Tak? Coś ci wibruje? Tak. No. Już znalazłem jedną literówkę. Gdzie? Nazwie ulicy. Armii przez jedno i. Chciałeś pan? Wychodzi, że na szybko. No. A to jak się przewijają te nazwy tutaj. Prawdopodobnie nazwy ulicy też będzie. Ale nie, tam jest przez armię, jest przez bani. Ale tam masz kierunek, a w trasie jest... Tak, w trasie jest literówka. Dobra, tylko że krótka, nie? Takie naklejki czasami by pasowało wyciągać, kiedy się chce u nas taką kartkę mieć i przychodzi pasażer i pokazywać. Sytuacja z wczoraj, biletomat działający, tylko że biały ekran i kilka osób narzekających. Działający. Czyli standard, nie? Tak. Pisałem w kartę, co w tym miałem. Widzisz, w klasniku nie ma tego problemu, nie ma biletomatów. Nie ma biletomatów. No to plusy i minusy są tego. Plusy dodatnie i plusy ujemne. Tak. Żeby generalnie rzecz biorąc, bardzo ciekawy tabor tu był w Krośniku. Widzisz, no, przewija się tego. To już bardziej taka teraźniejsza historia. No 2015 tak. To nie tak odległe. Na tych kadrach. No wiesz, jakby nie było to 8 lat temu, także kawał czasu. Ja mam czasami wrażenie, że ten nawet 10 lat temu to było jakby wczoraj. No. Dziś kiedyś byłeś piękny i młody, teraz się tylko ale nie zostało. Ale spieszmy się kochać takie wozy, jakie tutaj na obrazkach, bo one już nie wrócą. A to już elektryfikacja idzie, tak. Gazowe, które strasznie się tym... Jednak co man z dieslem, to jednak man z dieslem. Nie? A co to? 104 to był man? Czy Mercedes? Man. Ten stary, no a, dobra.
to jest ten Merc krótki. O, a to jest nasza PR-a. Ty, rzeczywiście. Tylko tutaj coś ma. No bo ma naklejony tabulowy. Naklejony, tak. 85275 tak, rejestracja. Nasza, nawet ma trójkę, tylko kierunek jest. Niepodległości? No niepodległości, tak. Niepodległości. Trójka na niepodległości u nas jeździła? Nie, no to przez to przestawili niepodległości. A, no tak. No bo jeszcze w tamtym roku to były linii, autobusy zabytkowe jeździły tak samo linii historycznych, ale te linii historyczne wróciły od 1 marca, więc no. O masz, to jest 126. Tak. No. Tylko, że jeszcze w malowaniu z Jaworzna. O, to jest właśnie ta jedyna solinka na automacie. Boże, wetlinka. Bo solinki są tak, u nas dwie. Już nie będzie, czyli ze 107 jednak wyjdzie skrzynia. Kawał historii, ale mamy jeszcze karty niezapisane, które trzeba będzie uzupełniać. Myślę, że to żądamy obecnego dyrektora. To jeszcze nie na którym roku? 2021. Piękne. Coś pokażę, bo to nie jest wszystko. To jest taka drobna kolekcja. Teraz a albumy gdzieś wyszły? Muszą tam być. Czy to jest to? Nie. A, tu co szukasz, prawda? Tu widzę, wyjechał. Proszę pana, to masz od drugiej strony, musisz odwrócić. To jest jeszcze to, co nie uporządkowane. Wyglądacie jak... Patrzcie. Kibul. No. No, także tutaj jest jeszcze cała seria nieposegregowana. Patrz. Jasny gwint. Jakość. To jest jeszcze cały ten, tylko tutaj się zaczynają hardcore, bo to są z Kraśnika. Początek. Wszystko to w Kraśniku było kasowane. Popatrz, jako to będzie miało, jako to już ma wartość historyczną. Bo tu są, popatrz, tu są... To są tak losowo na razie, bo to jeszcze nie ma oczywiście, no wiadomo, robota w sensie organicznym. Tak. A jaką to dopiero będzie? Ile... No. To jest nawet nie tylko z Polski. No właśnie widzę, że Roma... A jak to dopiero będzie miało wartość historyczną. I już nie chciana Rosja, wszystko tam jest. Patrz, jakie kiedyś były bilety. To jeszcze takie, co goździurkaczem robią. Ty nagrywasz, nie? Tak. No to tu masz przedziurkowane bilety. Były. Tak. No były. Takie typowo. Nie ma jeszcze nic na... Powiatowy Urząd Pracy. A to jest skąd miejsko gminna? A, w Nowym Targu. Widzisz. A tu już widzę, że nowa historia. A Rzeszowski... O, jest i Rzeszowski bilet. No, za 40 groszy. Słyszysz, w Rzeszowie byłem w 2010 roku, przyleciałem na lotnisko, jak zobaczyłem, że bilet z lotniska na miejską komunikację 800 kosztuje, to mi oczy zamknięte. Bo to było pod specjalnie tego, teraz to zmienili, jest cena normalnego biletu, wiesz? No, ja wiem, bo były wtedy, strefówki. Kurde, wtedy bilety po 2 zeta to były w Polsce, to już było drogie. Tak. Ale teraz mają z powrotem trochę. No, słyszałem, że nie będą. Nie? Dobra, imię, nazwisko. Nie. Dobra, czekaj. Czekaj, wyłączę. A teraz 105. 105, tym będę dzisiaj jeździł. Krasie. To jest pan Waldek. Witam, Sebastian. Pan będzie z tobą jeździł. Nie, tylko co nam otworzy. Tutaj, tak. Idziemy oglądnąć. Manual. Kiedy ja jeździłem ostatnio manualem? Już nawet nie pamiętam. Zajeżdżą miał? No to jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Chciałem na autobus, ostatnio mówiłeś na nagranie, jak chciałeś po Majkowa stróżkę. Używany kupiony, nie? Nie, nówka. Nówka? 2008? Dwuletnia nówka. Bo on stał na... Jelcz upadł i on stał na placu. Czyli to jest ostatni, właściwie jeden z ostatnich wyprodukowanych Jelczy. Zerknij sobie jak wygląda. Jest używany codziennie, a wnętrze nie było odnawiane. Idziemy oglądnąć. Jak dbasz, tak? Masz, tak jest. Stara słowiańska prawda. Jak dbamy, tak mamy. Podaj się za... Tak ty mówiłeś. Chciałeś manuala, masz manuala. Różnice między rzeszowską solinką a wetlinką? No to jest przede wszystkim, tutaj masz układ drzwi 020, nie? A solinka ma 022, nie? Tak. Bo to jest typowo podmiejska wersja, nie?
No tu nie ma nic z tyłu po prostu. Tu i miejsce siedzące tylko są. Miejsce stojące jest tutaj. Wóz, wejście dla wózku. Co? Mówię, że skrzypią te drzwi do kabiny. No skrzypią, skrzypią. Zobaczymy jak to pójdzie. No, wyjdziemy sobie. Euro 5. Legendy o tym krążą w Kraśniku. Dzieci, młodzież, szkolna, seniorzy 60+, tylko na terenie miasta. Bezpłatne przejazdy dla młodzieży szkolnej tylko w dni robocze od godziny 6 do 18. Coś takiego u nas? Zasem był najnowszy, nie? Więc myślę, że coś takiego u nas? Dajcie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Przypominamy, bezpłatny przejazd możliwy po okazaniu. No u nas są legitymacje inne. Kasownik. Bileterka. Jak ja to ogarnę wszystko? Jak ja to ogarnę wszystko? Ja widzę, że nawet jest ten tacho. No nic, będziemy się uczyć. Pięciobiegowa skrzynia. Automacik w Rzeszowie pięknie chodził. No zobaczymy, zobaczymy. Zajawka jeździ dzisiaj co? 136, a później ma 130 jeździsz później? Tak jest. 130, 122 to nie. Idziemy oglądać Solarisa. Pamiętasz historię? Pamiętam historię. On jeździł w Niemczech od nowości. Później został. Później przeszedł tutaj do Bolechowa, do Poznania. Nie wiem, czy to fabryki Solarisa. Pewnie tak. I został zakupiony od fabryki Solarisa. Jeździ teraz tutaj PMPK w Kraśniku. Ogrzewalnie dupek ma. Powiem, że ale wóz zadbany. Nie wiem, który to jest rocznik, ale no... Chodźmy oglądać go. Układ drzwi 220. Ma Wojta na pokładzie. Układ drzwi 220. Fajny, nie? No. Fajny, nie? Wojt na pokładzie i silnik DAFA. O kurde, dafik, silnika DAFA są bardzo fajne. Zobaczcie jak wygląda tył. U nas niespotykana rzecz. W Rzeszowie, u nas w Rzeszowie. W MPK, w PKS-ie też nie ma też czegoś takiego, nie? Nie ma. Nie ma, są many mają naprzeciwko siebie też tak połączone, prawda? Tył jest ciasny, bo wieża jest z silnikiem tak ułożona. Wieża i... z silnikiem, tak. Guziki oczywiście, guziki, wszystkie notki. To fajne, fajne takie siedziska, siedzisko stojące. Ale dużo miejsca, ojku, jak wygodnie. Oby tu. Jak się przyjadę tym autobusem, to na nagraniu będę jakoś... Powiem ci, że fajnie by tu można było by drzemać na pętlach. No, ale miękkie są te siedzenia. Mięciutkie są. Jeżeli ktoś uważa, że kierowcy nie drzemią sobie na pętlach, to są w błędzie, moi drodzy. Czasami się wstaje o 2-3 w nocy, kładzie się spać. Ja nie chodzę wcześniej spać niż 10, bo obowiązki domowe są takie, jakie są. Dzieci małe, dzieci nie pójdą mi o 8 spać, chociaż bardzo bym chciał. Nie da się ukryć, że ta praca wymaga poświęceń też chwilami. Czekaj, ty będziesz siedział, a ja sobie siądę na chwilkę. Ja idę zaraz po uchwyt, będę się szykował też do nagrywania. Będę się... oglądniemy sobie go, co tutaj ma za magiczne przyciski. Bezpieczniki do... patrzcie, po niemiecku wszystko pisze. Bezpieczniki powietrzne. Trol stabilny, wejście OBD. Jakieś guziki. Do klap, ogrzewanie. Wentylacja, hamulec oczywiście. A co, deska typowo jak u nas w Mercedesie. To jest VDO. Jak ty u nas w Mercedesie. Liczniki, wyświetlacze. Wyświetlasz taki po prawej stronie jak u nas w autosanie. Bo w Mercedesie masz wyświetlacz na środku. A ty rzeczywiście. A to jest za krótkim autosanie. To rzeczywiście. Solaris. Dalej menu. To mogliby to menu już zmienić, jak co Solaris odkupił na polskie. Ech. 545 tysięcy na lotu. To mało. Malutko. Nie wiem,
tego roku on jest naprawdę, więc nie będę się... do chyba, kart... Jest teczka do pojazdu, może też... Do... No. Już ci mówię, już ci sterownik. Mówię. Data pierwszej rejestracji pojazdu, ale to w Polsce, 2009 rok. Trzeba byłoby patrzeć gdzieś... Ale to jest... to by trzeba było patrzeć w internecie, wiecie. Czek, IBIS... Po tablicy rejestracyjnej. Wentylacja, ogrzewanie. Ale w Polsce jest od 2009 roku. Bileterka tu nie jest. Dotykamy, a tu mamy schowek fajny. No i co, mamy ogromny schowek w drzwiach, jak to w Solarisie. Jak to w Solarisach. To? Szufladka na bilon. Na bilon może być. Coś jest, tylko nie wiem do czego posłużył. A tu też była jakaś kasa, zamykało się tutaj. Tu było, wiesz co, w Niemczech jak ja byłem kiedyś, to po prostu wrzucało się pieniądze. Wyznaczoną kwotę się wrzucało i można było przejść na tył samochodu. I były, przynajmniej jak w Berlinie chwilę mieszkałem, to było tak, że były osobne przystanki dla wsiadających, osobno dla wysiadających. Więc mogło to tak działać, że mogło działać w ten sposób. Pokażę wam, jak to w Niemczech działało. Że pasażer wsiadał tą połówką drzwi, wsiadał sobie pasażer, ta połówka była nieotwierana, wsiadał, wrzucał kierowcy pieniążki odliczone i mógł przesiadać się. Natomiast te drzwi drugie otwierały się na innych przystankach i można było tylko wychodzić nimi. Skoro to jest niemiecki, więc tam jest, jest tak komunikacja miejska zorganizowana, czy to dobrze, czy to źle, nie nam to oceniać z punktu widzenia Polski, polskich miast. Trzeba byłoby tam być, tam mieszkać i tam się i wtedy można byłoby oceniać. Ja przypuszczam, że to tak było. Wrzucało się bilon albo pamiętam marki, jak ja byłem w Niemczech, to jeszcze marki były. Wrzucało się bilon albo no, papierowe pieniążki. No. Rzucało się, kierowca tylko patrzył i później wyciągał kasetkę. No jak się to mówi, do wszystkiego się idzie przyzwyczaić, a propos ale tej co? Ale co to jest? No. Tu mamy do regulacji kierownicy, a ten lewy guzik? Co to jest? Wygląda jak sprzęgło, ale to nie jest sprzęgło, bo to jest automatyczna skrzynia. Skrzynia automatyczna, może... Przyklęk? Trzeba było chyba bardziej zapalić auto, może wtedy by się coś działo. Pozwolimy sobie odpalić. Widzicie? Co to może być? To by trzeba było pytać kierowcy, który jeździ tym autobusem. Czekaj, zaraz zobaczymy. Jak będziesz dzisiaj nim jeździć, to będziesz wiedział. To jest będzie pewnie przyklęk. To jest proszę pana awaryjne światła, jak wypuszczane są dzieci. A, tak, popatrzcie, widzicie? Jak są wypuszczone dzieci, to się awaryjne też pod Niemcy to zrobione jest, ale przyklęku nie widzę. Przyklęk jest tutaj. A tu jest po otwarciu drzwi, a przyklęk z tamtej strony nie ma. Nie ma. To jest sterowanie komputerem. Bo to jest automatyczny przyklęk. I on klęka. No jest, rusza się, klęka. Klęka. Ale co to jest? Może jakiś czujnik, żeby kierowca nie zasnął po jakimś czasie, trzeba go przycisnąć, masz, tak jak w pociągach. Tutaj masz poziomowanie, nie? Jak w pociągach. No nie wiem, jak znajdziecie informację. To znaczy, Zajawka pewnie powie u siebie na kanale, co to jest, bo się dowie od kierowcy. Więc nie palimy. Nie widzę. To jest dobra zagwozdka i to jest warte. Co to jest? To jest warte zaznaczenia. Tutaj jest jakiś stycznik. Jest taki przycisk, no. Mikrostyk. A przyciśnij ciepły guzik. Przez zezwolenie? No przyciśnij ciepły guzik. Tu masz tylko przyciski stopu. No przyciśnij. No. Czekaj, czy coś mi się tu zaświeciło, jest. Nie, to też nie to. Warte zauważenia, że w tym Solarisie nie ma przyzwolenia, jest tylko przycisk stopu.
Nie ma otwarcia drzwi, czyli kierowca i tak otwiera ręcznie wszystko. Nie ma zezwolenia, przycisku zezwolenia. I nie ma przycisku do otwierania wszystkich drzwi, co też jest warte zauważenia, bo jest tylko blokada połówki lewej, prawej, przednich drzwi. Blokada, a nie ma... Więc jest tylko manualne pierwsze, drugie drzwi. Bo ten autobus, trzeba zaznaczyć, już chyba Misio mówił na nagraniu, to jest 220 konfiguracja drzwi. Tak, czyli mamy pierwsze, środkowe i tyle. I z tyłu autobusu nic nie ma, bo są fotele. Są fotele. Ciekawy autobus, bardzo ciekawy. Ale ci z tym przyklękiem, ci powiem, muszę to dopytać, bo... Z tym guzikiem, no. Nie przyklękiem, z tym guzikiem, na tak. nogi. No i oczywiście maskotka przywiązana z Solarisa. No i nie widzę też przycisku, to jest bileterka. Wiadomo, ale nie widzę też przycisku do podnoszenia i opuszczania pojazdu wszystkich osi naraz. Nie wiem, czy zauważyłeś. No, jest tylko przyklęk. Tylko przyklęk automatyczny. Przyklęk automatyczny. I jest wypoziomowanie. Tak. Tu jest komputer, tu. Ale nie da się go ręcznie przyklęknąć i nie da się go podnieść i opuścić na poduszkach przykładowo. Tak, jak jakaś... na przykład ja robię na Błękitnym Wzgórzu. Jak jest nawrotka, to ja sobie podnoszę wszystkie osie. Żeby tam dupą nie zahaczyć, o tu drzwi. No powiem ci, że o ten pedał na pewno dopytam. Guzik. O ten guzik, no bo w sumie to brzmi niezbyt. Ci się podoba. Ładne. No na pewno. Mi się podoba. Na zielone. Solaris. U nas te Solarisy wyjeżdżają, będą wyjeżdżać, natomiast płynnie przejdziemy do drugiego Solarisa, jak widzicie, 222. Ex-warszawski mówisz? Ex-warszawa, dokładnie. Ja nie mam pojęcia, ja wiem, czym będę jeździł, natomiast historię... ZF-a. Czyli miałcze. Dla wszystkich, którzy lubią moje miałczące skrzynie, fajny autobus. Okej. Dopiero zjechał z miasta, więc na pewno będzie miał powietrze nabite i to też ma. Tak jak w naszych CMG otwiera się tutaj i jest guzik otwierania drzwi. Otwierają się, już słyszę. Przynajmniej się zaświeciły, wiesz, światło się zaświeciło. No i co? Przytrzymaj, spróbuj przytrzymać. Przytrzymamy, bo czasami to działa, trzeba przytrzymać dłużej. O, i jest. I co? Tak jak u nas cęgi, otwiera się lampy, otwiera się drzwi. Przejdziemy sobie najpierw po całej długości, czyli tak jak w Rzeszowie, to samo jest praktycznie. To samo, co u nas. Można tu biegać. To co u nas, bardzo, bardzo przyjemne. Co warte zaznaczenia, są tutaj też rurki, na których był biletomat wcześniej w Warszawie. W Warszawie, tak, można byłoby to zdemontować, ale... Trochę brudne. U mnie niespotykane, żeby tak było brudne. U mnie w autobusie. Są pieniążki, jest bileterka, jest ciekawy retarder, już widzę. Nie będziemy tu wchodzić, bo tu są rzeczy prywatne, więc nie będziemy tu wchodzić. Zerkniemy sobie tylko i wyłącznie przez szybę. Pulpit moki jak u nas w CMG. Pulpit taki jak u nas, tylko ciekawy jest retarder. Nie wiem, czy widzicie. Spróbuję wam pokazać, o tu chyba, okulary sobie założę. Gdzieś tu jest retarder, dźwignia retardera. I tym się różni praktycznie od rzeszowskich. I niczym więcej przynajmniej z tego, tej perspektywy nie widzę. Widzę panelem Webasto się trochę różni, bo my takiego nie mamy. A nie mamy takiego Webasto, tak. Nie mamy takiego Webasto. No i wiadomo, wszystkie kraśnickie autobusy różnią się tym od rzeszowskich, że przy Kraśniku są sterowniki na bazie SLG 3100P. U nas wszystko jest na 5000P oraz 6000P. Wiadomo, 5000P to są w tych... Wiadomo, no wiecie, no wiecie, no. Ja nie wiem, bo ja takim miłośnikiem nie jestem. Chociaż kiedyś mi ktoś powiedział, że... Pytał się mnie, czy jestem tym... Nie miłośnikiem, jak on to powiedział. A, dobra, nieważne. Nie. Tak negatywnie. Aha. Tak negatywnie powiedział. Mnie patrzą pozytywnie i nie rozumieją. Tak jak mówię, ja nie jestem miłośnikiem komunikacji, ja lubię swoją pracę, ale to znaczy, że nie jestem miłośnikiem strasznym, że wszystkie szczegóły znam. Tak. Natomiast lubię jeździć. No jak to jest ostatni
za kierownicą. Powiedział o tobie, że z kierownicą w ręku chodziłeś. Tak, z kierownicą w ręku i czym bym nie, w co bym nie wsiadł, to jest dla mnie to przyjemnością. W jakie coś, co ma kierownicę, to bym z miłą chęcią tym pojechał. Ach, zacina się. Dobra, zamykamy tutaj. Przytrzymanie, drzwi się zamkną. Zamykają się bez sygnał. Ja nie... O, otworzyło się. Trzeba trzymać do końca. One mogło odbić, bo auto już trochę stoi, wiesz? I mogło coś trochę... Przytrzymałem dłużej. O, dzięki za czapeczkę. Spadła ci to, wiesz. No i tutaj masz nawet blaszkę, za którą w Warszawie stawia się numer brygady. Tak. Czy to brygady, czy numer... Dobra. Tak. Chodźmy, nie wiem, nagrywałem tego, 105? Ja będę właśnie na... Nie, ty 105, nie wiem. 105 ma. Na początku nagrywałeś zaraz. Na początku nagrywałem? Tak. No to co, cięcie? Nagrywałem, no nagrywałem. Zobaczymy, jak są prywatne rzeczy, to nie będziemy... Czekaj, Piotrek, to co, nagrywasz tą rolkę? Pomóc ci przy tej rolce? No, dobra, kończymy. Będę nagrywał sobie rolkę teraz. 136 pewnie też, bo są to jednak różne wozy. Z uwagi tak. na to, że 136 posiada VDO, a 130 posiada Moki, więc fajnie by było pokazać wnętrze obydwu tych autobusów. Niedługo takie niedługo. Przypuszczam, że na przestrzeni kilku lat będą znikać z polskich miast. Bo dodajmy, że to jest trzecia gena oczywiście. Tak. I popatrz, klimatyzator na górze, masz 136. Tam jest konwekty z tego, co widziałem. Tak. Więc niedługo będą znikać te autobusy z polskich dróg z tego powodu, że po prostu starzeją się. Ale Seba, te autobusy tutaj w Kraśniku przeżywają drugą nowość. Tak, drugie życie. Drugą młodość. I zgodnie z zasadą, jak dbasz, tak masz, co jest dewizą dyrektora Maksyma tutaj w MPK w Kraśniku, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Oczywiście. Te autobusy są bardzo, ale to bardzo zadbane, mimo tego, że posiadają tych przebiegów 500, 600 czy tam 700 km. Po prostu wchodzisz do tego autobusu, widziałeś po tapicerce nawet. Tak, wchodzisz do tego autobusu i widzisz, nowe. Że ten autobus jest zadbany. To jak nowe. Może Jelcz nie tak ładnie wygląda jak tamte, bo zjechał z miasta i on jest już troszeczkę przybrudnawy po ruchu miejskim, bo rano było troszeczkę mokro, więc widać ten nalot nie jest tak ładny jak prezentujące się MAN Solaris czy Mercedes, ale... Ten Mercedes też jest ciekawym wynalazkiem, bo to jest Mercedes Citaro K, z tego co pamiętam. I on jest krótki, 10-metrówka jest. Bardzo fajny jest. No nic, moi drodzy, nie wiem jak to wszystko ja będę montował. Czy to będzie wstęp? Chyba tak, zrobimy wstęp, a później nagram linię, przejazd liną Solinką, więc wstęp ląduje chyba pierwszy. W międzyczasie nagrywamy jakieś rolki na Instagrama, zapraszamy na Instagrama do mnie i do Okiem Miłośnika i do autobusowej zajawki. Uważam, że bardzo fajnie wyszła ta rozmowa. Dzięki, Panie Piotrek. Misio, uścisnąć dzięki, rękę. Dzięki, Piotrek, bo ty jesteś jako miłośnik, to ty wiesz więcej niż ja. Dla mnie to jest tylko pojazd, którym fajnie się jeździ, który fajnie poznać różnice i który którym fajnie... Z najnowszych nabytków tutaj, tak swoją drogą, w tego kraju. Idziemy oglądać jeszcze takiego manika. Tutaj są drzwi, z tego co pamiętam, odskokowe. Nie odskokowe, przez Laguna, a już widzę. Zobaczmy, czy są prywatne rzeczy. Nie ma prywatnych rzeczy. Zobaczmy, czy jest otwarty. Jest otwarty. Jest... PZ jeszcze stara... Patrzcie, jeszcze nie przerejestrowane. To jest dosłownie tak samo jak u nas w Rzeszowie jeżdżą autobusy w PKS-ie leasingowe. Wejdźmy. Nie, no wygląda tu bardzo fantastycznie. Oczywiście. Jest tutaj zimno taki jeden krótki MAN, który bardzo fajnie miauczy. Chyba 135. I fajnie brzmi silnik. Tak. Dużo miejsca, jak na potrzeby takiego autobusu. Siądźmy sobie za kierownicą. Nie ma żadnych szyb. To jest fajne. Manik. Mogłyby być u nas też many. No nic. Od lewej strony. Webasto, klapy, zasilanie. Lusterka, ogrzewanie, wentylacja, światła. Nic tu takiego. Teraz od spodu mamy tacho i coś tam jeszcze.
Coś to tam dookoła tego, nie wiem co to jest. Ogrzewanie? Nie, może być ogrzewanie, może kabinowe. Ten drugi panel to ci pasażerskie. Ciężki do zinterpretowania, no i pod spodem widać do zapalniczki pewnie. Gniazdo zapalniczki. Po niemiecku. Przypomniały mi się czas, jak w PKS-ie jeździłem. No, w manach PKS-owskich taki język jest. Tak. To nie ty w manach, tylko w manach. Ojejku, jaka mi ulusia kierownica. Przyta. Patrzcie, jaką ktoś ma sobie tutaj zamontował. Po samochodzie osobowym. Taką, po osobówce? Fajny patent. Słoneczną tą osłonkę. Fajny patent, żeby nas nie radziło słoneczko, bo możemy sobie tu zasłonić. Pewnie jest, tak jak w PKS-ie. Szyba pojedyncza, czołowa, także będzie rażki dosłownie jak u nas w Mercedesach Citaro w MPK-rzeczu. No i to jest widok, tak. To jest widok. Panoramiczny. To jest widok. O, fajnie otwierane, fajna otwierana szyba. No i od razu pod łokietnikiem. Ale się rozmarzymy tutaj, mimo że autobusy stare wyglądają jak... Jakby były roczne może. Może półroczne. Nie wiem, czy mogę zrobić Seba reklamę na tym, na twoim filmie, na twoim kanale. Ale jest tutaj taki jeden miłośnik w Kraśniku. Możesz, no pewnie. Autobusy prezentuje, nazywa się na YouTubie Kicajarz Filip albo Filip Kicajarz. Kicajarz. Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć tych autobusów oraz posłuchać ich podczas jazdy, podczas pracy silników, oczywiście do Filipa zapraszamy. Kosz na śmieci nawet jest i popatrz jaka grzałka. Widzę, solidna i na pewno daje dużo ciepła. Tak, ale kaloryferów, a nie, jest tutaj kaloryfer. No i tu jest jeszcze jedna grzałka, ale dużo silnika, nie leci powietrze ciepłe. Nie, to jest zaślepka, tak, to jest zaślepka. Zaślepka. Dobra, gdzie sobie tu sobie idziemy. Ja idę sobie nagrywać rurkę. Ty masz jeszcze chwilę czasu, a ja już otwórz mi jeszcze bagażnik, ja sobie wezmę swoje oprzyrządowanie i jedziemy dalej. Do zobaczenia.